Hej wam, jestem Falcon, a to jest World of Warcraft, dokładnie Undercity. Mamy dziś event Midsummer. Jest to idealny event do expienia. Dziś dostajemy buffa, który nam zwiększa... Zwiększa nam dostawany exp z potworów o 10%. Dzięki właśnie temu... jak to się nazywa... No do tej dzidy, co tam stoi. Właśnie obracając, nabijamy sobie punkt tutaj, u góry można zobaczyć, o. Co 3, o, przejdźcie sobie nawet. O. I nam się tak zwiększa, do pół godziny chyba można dojść w kataklizmie do godziny maksymalnie. Nie wiem, jakie jest teraz miejsce w Pandarii, no. Dobra, teraz pokażę wam tier, jaki tutaj można osiągnąć z tego eventu. Tylko ściągnę sobie pierw tabar, żeby było go widać. O. Tak, tu. Oj, zgasło. Tu zgaszę. Na ramienniki. O. I budki, o. Tak wygląda tier. Mi to osobiście przypadł do gustu, mam go na innej postaci. Na kataklizmie go mam. Dobra, teraz przejdźmy do questów. Cenie pochodniami. Musimy tutaj trafić w oznakowaną pochodnię. Ustawmy się. Jest, trzeba 8 razy trafić w określonym czasie. A tam nie liczę, więc nie wiem. Skupiam się na rzucaniu. Ale jakoś dziwnie te strzałki wyskakują. Rok temu było lepiej z tym. Administracja się nie postarała najwyraźniej. Dość sprawnie mi to poszło nawet. Za quest dostajemy takie oto marki, dzięki którym możemy kupować tier, jedzenie i tak dalej. Na następne. To jest rzucanie pochodnią. Musimy ją złapać i odbić, żeby znowu. I tak 4 razy. Ej, to była jego czy moja? Dobrze, że wybrałem Undercity, bo w Orgrimmarze to bym nie wyrobił. Gdzie ona jest? No i weź sobie teraz którąś wybierz. Super. Jeszcze mi damage dodaje. O, pojechał sobie, może teraz się uda. No, no kurde! Jest. Jest, 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 jest. Jeszcze, jeszcze? Jeszcze? No. To była jego, no! Ja pierniczę! W inną stronę może się obrócę. Idzie ona, no. No, czy wszystkie muszą lecieć w tamtą stronę? Super. Te żonglowanie jakoś nigdy dobrze mi nie szło. Może przynajmniej uda mi się ten raz odbić, żeby wam pokazać. No, zaś dwie. Ale to jest moja bankowo. Odbiłem! O, no kurde, peleryna! No, blisko było. Dobra, ale pokazałem wam przynajmniej, jak się to odbija. Nie, jakbyście znali jakiś sposób, żeby to podbijać, to proszę mi napisać w komentarzach. No, a to jest... A to nas wysyła do wioski, żebyśmy tam podpalili, ponieśli tam ogień. Taka olimpiada, jak gdyby, czy coś. Dobrze, że jako paladyn mam Crusader Aurę. Więc mogę sobie zasuwać. Ileś tam procent szybciej, nawet nie pamiętam już. Przejdziemy sobie tutaj po wzgórzach, nic nas pewnie nie zaatakuje, bo tutaj same niskie lewle. To jest w ogóle strefa startowa dla nieumarłych. Kiedyś była tutaj stolica ludzi. Lordaeron. Teraz stolicą ludzi jest Stormwind, ewentualnie Terramor. No, jeszcze troszkę. O! Tutaj mamy wziąć jakiegoś questa. O. I tak właśnie przekazujemy ogień. Stajemy tam jakieś tam marki czy coś, na które kupujemy rzeczy. Tu. A ten trwa do stolicy. Powrotem. Nie biorę tego, bo we stolicy byliśmy. A mnie na tym evencie i tak już nie zależy za bardzo. O. W każdym punkcie właśnie
Macie tą tyczkę, której możecie sobie nabić punkty. Jest boss, może uda nam się tam wejść teraz. Co to jest? A, jakaś paczka. Nie, tanka brakuje. A tanka to może nawet godzinę czekać. Zwłaszcza, to już jest mniej więcej środek tygodnia. O, pokażę, mam jeszcze achievementy z tego. Gdzie to jest? O, tutaj jest właśnie ten boss. Tutaj musimy tańczyć w tieru całym. Tutaj coś ukraść, tego co tam czytałem. I to mamy za roznoszenie ognia, to poniżej. Tutaj za wszystko, a to jest za kradnięcie ognia z kolei w stronie przeciwnej. A to za żonglowanie. Chwała temu, co to zrobi, bo ja naprawdę, jak ja już jeden raz odbiję, to jest cud. Szacun dla tego, kto to ma. Naprawdę. Dobra, i to było chyba na tyle z Midsummer. Jeśli mi się uda, nakręcę odcinek z bossem eventowym. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli wam pomogłem, lajkujcie, subskrybujcie. Narka.